Nowym Meksyku w Albuquerque znaleźliśmy bardzo tani hotel za $52 na 3 osoby. Z zewnątrz nie powala i okolica również nie jest taka najlepsza. W środku jest odnowiony, wszystko jest wymalowane. Łóżka wyglądają na nowe, tak samo tutaj toaleta jest również nowa. Ściany są pomalowane, jest dosyć czysto. Śniadanie nie jest wliczone, ale co zasługuje na duży plus, to internet na speed testie pokazał mi 40 megabitów download i 25 megabitów upload, co jest bardzo dużym plusem, ponieważ internet jest bardzo słaby w motelach w Stanach. Właśnie zajechaliśmy do Pecos. To, co widzimy za nami, to są ruiny i tam jest budynek wyższy, ale zaraz... O, fajny kaktus. Ale zaraz do niego zajdziemy z drugiej strony. Miejsce, w które zbierzamy, było to miejsce spotkań różnych plemion Indian. Około 2000 traderów, czyli handlarzy, spotykało się w tym miejscu i wymieniało swoje towary. Zauważyliśmy jakąś budowlę i można tu wchodzić na dół, co właśnie uczynię. Mam nadzieję, że tu nie będzie rattlesnake'ów. Jesteśmy około 70 mil od Albuquerque i w Albuquerque temperatura sięgała 95 stopni, a tutaj jest 70. To może była jakaś taka spiżarnia tutaj. Idziemy zobaczyć, co jest dalej. Niestety nie mamy żadnej mapki z opisami tych miejsc, a jednak tam na dole to był komin, zgadza się. To był chyba dom. Zamykane od góry, podobnie jak Indianie z Taos Pueblo. Budynek, który się już nie zachował tak dobrze. Takie kaktusy tutaj rosną, które właśnie kwitną. Wiemy już, dlaczego te budowle są takie niskie, ponieważ one prawdopodobnie były zasypane. Po odkopaniu zostało tylko tyle z nich, co widzieliśmy przed chwilą. Świetny widok się rozprzestrzenia przed nami. Budynki w Pecos wyglądały jednak w inny sposób, niż to sobie wyobrażaliśmy. Krągłe budynki, które wcześniej widzieliśmy, służyły do obrzędków religijnych, natomiast domy były budowane naokoło nich. To było miejsce religijne i było dużo wyższe, a tutaj znajdowały się budynki, i to kilkupiętrowe. Zobaczmy, zachowały się jedynie schody i kawałek muru. Pecos byli najsilniejszym plemieniem spośród wszystkich pueblo. Podczas wymian handlowych z różnymi plemionami głównymi itemami do wymiany były duże dzbany, bydło oraz woda. Ponieważ aby Pecos mogło się rozrastać, potrzebowali dużo wody, a woda była trudno dostępna na tych terenach. Niestety wiem tylko, że miasto to zostało założone w prehistorycznych czasach i funkcjonowało do XIX wieku. W XVII wieku Hiszpanie narzucili religię chrześcijańską na Pecos. W 1625 roku został zbudowany tutaj pierwszy kościół. Widzimy tutaj całe jego kontury. Mury znajdujące się przed nami są z 1717 roku. Kamienie, które tu widzimy, są to fundamenty tego pierwszego kościoła z 1625 roku. W 1680 roku, po dużych suszach, chorobach, niezgodnościach z Hiszpanami, pueblos się zbuntowali i wszczęli rewolucję tutaj, niszcząc przy okazji cały kościół, który zresztą został im narzucony. A po 12 latach od tej rewolucji Hiszpanie powrócili i ponownie narzucili tutaj swoje rządy, przez co wybudowano ten kościół, który jest widoczny tutaj. A całe plemię Pecos przez głód, choroby, jak również najazdy przez inne plemiona prawie wyginęło. Ci, którzy zostali, przenieśli się do innego miasta, Taos. Po fundamentach widzimy, że pierwszy kościół był bardzo duży w porównaniu do tego mniejszego. Kolejne wejście, świetnie zachowane. W tych kręgach zakopanych w ziemi spotykali się ludzie, którzy się modlili i łączyli ze światem podziemnym, ponieważ wierzyli, że ludzie idą pod ziemię po śmierci. Tymczasowo przerywamy naszą podróż po New Mexico, ponieważ jedziemy teraz do Teksasu, ale później będziemy wracać z Teksasu południową częścią New Mexico, także powinniśmy jeszcze jakieś filmiki stąd nagrać. W planach mieliśmy zwiedzić więcej ruin indiańskich, ale niestety albo są niedostępne, albo są dostępne o określonych godzinach, o których też nie wiedzieliśmy. Zajechaliśmy do Teksasu, jesteśmy w Amarillo, a za nami znajdują się Cadillaki, jest ich 10. Zostały one zakopane w 1974 roku i symbolizują złoty wiek amerykańskiej motoryzacji. Skierowane są one na zachód pod kątem 26 stopni, dokładnie tak samo jak piramidy Cheopsa. W 1997 roku zostały one przeniesione, były one bliżej miasta ze względu na to, że miasto się rozrasta i nie było dla nich miejsca. Co pewien czas są one zamalowywane i każdy z nas może podpisać się na nich. Ludzie i tak to zamalują, podejrzewam, w ciągu kilku dni. Na samochodach jest tak różnorodnej farby, że aby się wyróżnić, ludzie zaczęli nawet pisać tutaj po gruncie. Co mi już się na pierwszy rzut oka podoba w Teksasie, to ceny paliwa. My teraz płacimy 1,84 za galon, 1,85 można powiedzieć za galon, a wczoraj widzieliśmy za $1,75. Zobaczcie, jaka jest cena. Mam nadzieję, że jak jedziemy w głąb Teksasu, to będzie jeszcze trochę taniej. Tak wygląda prawdziwy Teksas, masakra. Takiego deszczu jeszcze nie przeżyłem chyba. Po prawie 8-godzinnej podróży z Amarillo dotarliśmy do San Antonio w Teksasie i teraz znajdujemy się przed budynkiem The Alamo, który początkowo był kościołem, a później przemienił się w fort i odegrał znaczącą rolę podczas wojny teksańsko-meksykańskiej. Tak to wygląda w środku. To było pomieszczenie, w którym modlono się. Thanks. Początkowo to była kaplica bądź kościół wybudowana w 1844 roku przez Franciszkanów. Ona fajnie wygląda od góry, nie wiem czy tu będzie widoczne. Poprawka, w 1744 roku. Można tu zobaczyć, że to było w kształcie krzyża i posiadało dwie wieżyczki. Natomiast w 1836 roku zostało to trochę rozbudowane i przemienione w fort. Zostało to przemienione w fort, ponieważ w tym roku wybuchła wojna teksańsko-meksykańska. Podczas tej wojny Meksyk przejął wszystkie te tereny, ale w pewnym momencie Teksańczycy w połączeniu z siłami Stanów Zjednoczonych odbili ten cały budynek. Następnie po kilku miesiącach Meksykanie wrócili tutaj z 3000 armią i odbili ten cały budynek. Zabili wszystkich, którzy bronili się, a było to 187 ludzi. Bronili się tutaj przez 10 dni do momentu, aż ostatni obrońca zginął. Tu mieli młyn, czyli to prawdopodobnie było samowystarczalne. Tutaj jest makieta, jak dokładnie wyglądał ten cały budynek. Samo downtown San Antonio posiada dużo budynków, które oddają stary klimat miasta, czyli chyba ten, który był tutaj 200 lat temu. Widać, że te budynki są dosyć nowe, ale zbudowany jest w starym stylu. No, takie ciekawe budynki można spotkać w downtown San Antonio. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Motywuje nas to bardzo do kręcenia kolejnych filmików i cześć!